Anuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Trzy osoby Boże. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 4 grudnia 1985 roku. Unus deus trinitas Po długotrwałych rozważaniach prowadzonych przez ojców Kościoła i wyrażanych w orzeczeniach Soborów, Kościół mówi o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, jako o trzech osobach, które współistnieją w jednej i tej samej boskiej istocie. Kiedy mówimy osoba, Mamy na myśli jednostkę natury rozumnej. Jak słusznie tłumaczy Boecjusz w swej słynnej definicji Persona propria dicitur rationalis natura individua substantia Osoba jest to jestestwo jednostkowe natury rozumnej. Starożytny Kościół precyzuje jednak rychło, że rozumna natura Boga nie jest pomnożona przez osoby, jest jedyna. Dlatego wierzący może głosić słowami symbolu Kwikumkwe, nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. W tym miejscu tajemnica się pogłębia. Trzy różne osoby i tylko jeden Bóg. Jak to jest możliwe? Nasz umysł pojmuje, że nie ma tu żadnej sprzeczności, gdyż są trzy osoby, ale jedna natura boska. Pozostaje jednak inny problem. Każda z tych osób jest tym samym Bogiem. Jak więc mogą być one rzeczywiście różne? Odpowiedź, której z trudem udziela nasz rozum, opiera się na pojęciu relacji. Trzy osoby boskie różnią się od siebie jedynie relacją, jaka zachodzi między nimi. Mówiąc ściślej, relacją między ojcem a synem, synem a ojcem, ojcem i synem a duchem świętym. Duchem Świętym, a Ojcem i Synem. Tak więc w Bogu Ojciec jest czystym Ojcostwem, Syn czystym Synostwem, Duch Święty czystą więzią miłość pomiędzy Ojcem i Synem. A zatem różnice osobowe nie dzielą jednej i tej samej natury boskiej trzech osób. Naukę tę w sposób bardzo trafny wyraża jedenasty synod w Toledo, 675 rok. Ojciec nie jest Ojcem absolutnie z natury, lecz w odniesieniu do Syna. Syn zaś jest synem nie z natury absolutnie, lecz w odniesieniu do Ojca. Podobnie i Duch Święty nie istnieje absolutnie jako taki, lecz będąc Duchem Ojca i Syna wyraża odnośnie do Ojca i Syna. Sobór Florencki z 1442 roku mógł więc stwierdzić. Te trzy osoby są jednym Bogiem, albowiem trzej mają jedną substancję, jedną istotę, jedną naturę, jedno bóstwo, jedną niezmierzoność, jedną wieczność, i wszystko jest w nich jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji. Tak więc, relacje, które wyodrębniają Ojca, Syna i Ducha Świętego i zwracają ich rzeczywiście ku sobie w obrębie jednej istoty, Niosą w sobie wszystkie bogactwa światła i życia boskiej natury, z którą całkowicie się utożsamiają. Są to relacje samoistne, które dzięki ożywiającemu je impulsowi prowadzą do spotkania osób w komunii, w której pełnia osoby, wyraża się w otwartości wobec drugiej, jest najwyższym paradygmatem szczerości i wolności duchowej. Do tego właśnie winny zmierzać relacje międzyludzkie. Wciąż tak odległe od tego transcendentnego modelu. Oto, co mówi na ten temat Sobór Watykański II. Kiedy Pan Jezus, modli się do Ojca, aby wszyscy byli jedno, jako i my jedno jesteśmy, otwierając przed rozumem ludzkim niedostępne perspektywy, daje znać o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich a jednością synów bożych, zespolonych w prawdzie i miłości. To podobieństwo ukazuje, że człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego. Jeśli najdoskonalsza jedność trzech osób boskich jest szczytem transcendencji, który oświeca wszelkie formy autentycznej komunii wśród nas, istot ludzkich, to słuszną jest rzeczą, ażebyśmy w naszych refleksjach, Często powracali do kontemplacji tej tajemnicy, o której tak często mówi Ewangelia. Wystarczy przypomnieć słowa Jezusa: Ja i Ojciec jedno jesteśmy, a także: Wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. I jeszcze: Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. To wzajemne przenikanie się osób boskich jest częstym tematem nauczania dawnych pisarzy kościelnych. Grecy określają je jako perichoresis, zachód, zwłaszcza od XI wieku, jako cirkumincesio, wzajemne przenikanie, lub cirkumincesio, zamieszkiwanie wzajemne. Sobór Florencki wyraził tę trynitarną prawdę w słowach następujących: Z powodu tej jedności, Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym. Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym. Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu. Trzy osoby boskie, trzy osoby różne, pomimo wzajemnych relacji, są tą samą istotą, tym samym życiem, tym samym Bogiem. Wobec owej ogromnej tajemnicy komunii, w której nasz mały umysł czuje się zagubiony, ciśnie się na usta wołanie liturgii: Gloria tibi trinitas, equalis una deitas, et ante omnia secula, et nunc et in perpetuum. Chwała Ci, równa w godności, Trójco, jedyny Boże, przed wszystkimi wiekami, i teraz, i na wieki. Przyjęło się mówić o Bogu, że jest on kimś całkiem innym niż wszystko to, co dane nam jest poznać na drodze naturalnej, na drodze poznania zmysłowego i umysłowego. Jest całkiem inny. To, co Chrystus objawił o Bogu, potwierdza to powiedzenie. Istotnie Bóg jest całkiem inny, skoro jest jeden w trójcy. Jednobóstwo w trójcy osób. I Chrystus na tej prawdzie trynitarnej buduje całe dzieło naszego zbawienia. Posyła swoich uczniów, ażeby nauczali ich chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak więc ten Bóg, w którym mamy być odrodzeni, niejako zanurzeni przez chrzest, jest właśnie jeden w trójcy jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Jest to prawda dla rozumu ludzkiego niepojęta. Równocześnie jednak ten rozum, oświecony wiarą, od pokoleń całych zastanawia się nad tym, jak jest możliwa ta jedność w Trójcy i zarazem ta Trójca w Jedności. Trójca osób. Ojciec, syn i Duch Święty są osobami, a jednak trzy osoby są odwiecznie, bez początku, jednym Bogiem. W jaki sposób jest to możliwe? W naszym stworzonym, poznawalnym zmysłami i rozumem porządku to jest niemożliwe. W Bogu to jest rzeczywistość. Myślenie, refleksja teologiczna doprowadziły do wniosku, że to, co różni Ojca, Syna i Ducha Świętego, nie może być niczym innym, jak tylko czystym odniesieniem. Są wszyscy jednym i tym samym Bogiem przez jedność Bóstwa, natomiast różnią się między sobą odniesieniem. Ojcostwa do synostwa, synostwa do Ojcostwa. I Ducha Świętego do Ojca i Syna. Tyle teologia. Natomiast nasza intuicja wiary ukazuje nam, że ta najwyższa jedność, jaką jest Bóg, jest nie tylko jednością jednej osoby, ale jest równocześnie jednością komunii, poniekąd wspólnoty. Komunia to znaczy także wzajemność, to znaczy właśnie wzajemne odniesienie, to znaczy obdarzanie się. To jest właśnie ten wymiar życia w którym spełnia się powołanie osoby, również tu na ziemi. Dlatego też tajemnica Trójcy Świętej, pozostając niezgłębioną, jest poniekąd i początkiem, i kresem naszej wiary. Początkiem, bo w niej zaczynamy życie, jako chrześcijanie na Chrzcie Świętym. Od niej zaczynamy nasz dzień, żegnając się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I jest kresem, ponieważ naśladując te tajemnice wzajemnego przenikania się osób, te tajemnice najdoskonalszej komunii uczymy się, stawiamy sobie jako zadanie być również w komunii żyć jedni dla drugich. Tak często się powtarza to zdanie żyć dla drugich być dla drugich. To zdanie, ta formuła to wskazanie godne człowieka stanowiące jego powołanie ma swoje najgłębsze zakorzenienie swój pierwszy początek Właśnie w tajemnicy Boga w Trójcy. Na to, między innymi, zwrócił uwagę Sobór Watykański II, mówiąc, że Chrystus poniekąd porównuje w swojej modlitwie arcykapłańskiej jedność osób w Bogu do jedności synów Bożych ludzi, jeśli są zjednoczeni w prawdzie i w miłości. Tak więc Trójca święta, niezgłębiona tajemnica Boża, pozostaje dla człowieka, dla ludzkich wspólnot. Dla rodziny, dla narodów, dla całej ludzkości, nieustannym wyzwaniem do życia w prawdzie i w miłości. Pragnę pozdrowić wszystkich obecnych tutaj pielgrzymów, również wszystkich rodaków w ojczyźnie. W sposób szczególny zwraca się moja myśl do środowisk akademickich, do uniwersytetów. Myślę o tych wybitnych przedstawicielach nauki, którzy postępują zgodnie ze swoim sumieniem. To jest wielka godność, wielkie odznaczenie, choćby nawet nie spotykało się ono z wewnętrznym uznaniem, zewnętrznych autorytetów. Na pewno dobro narodu domaga się tego, żeby budować na ludziach sumień. Życzę mojej ojczyźnie i oto się nieustannie modlę, ażeby budowano w Polsce na ludziach wypróbowanego sumienia. Pies sinceri Santi Viceto, noventù, ad regnum tu, mi ha di volontà sua, si in cielo Ed in terra, padre nostro quotidiano da noi soglie, che dimittano viste la vita nostra, circondano nostri vittimi, i bus nostri, e tre nos induca in tentazione, se libera lo